I jak już pewnie wiecie, jestem pierwszym bohaterem SDM. W tygodniu miałam tę przyjemność uczestniczyć w kursie wolontariuszy, który odbywał się w Gnieźnie. Jadąc tam miałam przeświadczenie o tym, ile będziemy planować, ile będziemy obgadywać, ile będziemy mówić o SDM, a okazało się, że to zupełnie inaczej wyszło. Przede wszystkim, przynajmniej w moim przypadku, skupiło się to na rozwoju duchowym, który również jest potrzebny do tego, żeby dobrze się dwa dni młodzieży przeżyć. Nauczyłam się, albo po raz pierwszy prawdziwie zrozumiałam słowa księdza Franciszka Bachnickiego, służę, więc jestem. No, przez cały weekend sporo się napracowałam, sporo się nasłużyłam. Nie zawsze jakby z mojej inicjatywy ta służba wychodziła, ale no summa summarum wiem, że jestem wolontariuszem, żeby pomagać. Jestem wolontariuszem, żeby robić coś dla innych, a przy okazji dużo z tego wyciągać dla siebie. Bohaterem SDM może zostać każdy taki szary człowiek, jak ja, który opowie o doświadczeniach duchowych, o tym, co go dotknęło, o słowach, które usłyszał, które go w jakiś sposób zmieniły, a zarazem człowiek, który podejmuje jakieś działanie. I czy to będzie działanie na kursie, czy to będzie działanie w szkole, w parafii. Jeżeli przeżyłeś coś takiego, jeżeli działasz, jeżeli się przemieniasz, dostań bohaterem SDM!